Dzisiaj nie idę. Ale kochanie, no. Mykur! No właśnie. No właśnie, straszne. Nie straszcie maluchów, w dodatku swoim. Przecież nikt nie chce was straszyć. Jasne, nikt. Straszny dwór. To opera. Boję się, nigdzie nie idę. Straszny dwór, to nic takiego. No to jest to jak każdy inny. Straszny dwór to dzieło. Duży dwór sceniczny. Jego historia wcale nie straszna. Straszny nazwał go kompozytor. Kompozytor. Który na pewno nie chciał was straszyć. Mamunciu, proszę nie. Kochani, nie mamy czasu. Proszę, idźmy dzisiaj, a jutro pomyślimy co dalej. No nie może zostać, dzisiaj musimy iść. Ale kochanie, nad czym pomyślimy? Przecież żadna nasza ciocia nie ma czasu przyjść. Nikt nie ma czasu. Zresztą my też musimy już biec. Wiem, to mam do biegu. Jeszcze nie mamy czasu. Ale może... Może serc ma rację? Może dosyć ma. Pewnie korki. Jasne, korki. Nie żartujcie sobie, zapalcie światło. Kochanie, to nie my, to samo. Pamiętasz, gdzie są bezpieczni? Jeszcze te korki nas. Kochanie, to nie my zgasiliśmy światło. Nie żartujemy w ten sposób. Przecież wiesz, że chcemy dla ciebie dobrze. Naprawdę nie chcesz iść. Proszę, dzisiaj, a już jutro... Mamusiu, zapalcie światło, bo się boję. Kochanie, to nie my je zgasiliśmy. Co to możesz naprawiać? Ucieka nam czas. Pod nogami antyki. A przecież to nie lat. Kochani, otwórz drzwi, proszę. Prosimy, naprawdę musimy już iść. Nie, i zapalcie światło, boję się. To poważna sprawa. Prądu nie ma w całej okolicy. Wszędzie ciemno. Co robimy? Ja też się boję. Musimy iść. Jak przygotujemy się do wyjścia? Do pociągu trudno. Masz wszystko? Jasne, że nie. Tak mamy teraz u siebie straszny dwór. Chyba dzisiaj
zostaniemy w domu. To za spektakl, bo przecież musimy iść. Musimy. Słyszysz? Cały czas powtarzamy musimy, należy, trzeba. Kiedy ostatnio powiedzieliśmy chcemy, możemy? Nie pamiętam. Straszne coś tam.